Zanim jeszcze przejdziesz do oglądania odcinka, pamiętaj o tym, żeby sobie wbić do sklepu z przedmiotami, następnie wpisać kodzik Jacob w zakładce Wesprzyj twórcę i kliknąć potwierdź. Dla ciebie to naprawdę kilka sekund, a dla mnie mega fajne wsparcie, więc wielkie dzięki. I to tyle. Zapraszam do oglądania. Siema, tutaj Jacob, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie najnowszy tryb od Epic Games, czyli tryb z kuszami, ale nie chodzi tutaj oczywiście o samą gierkę, o sam gameplay i to, co się dzieje w trybie, tylko o to, jacy gracze grają tego typu tryby i jacy gracze grają na tym konkretnym trybie w grze Fortnite Battle Royale. Oczywiście po każdym fragu będę pokazywał wam KD gracza, którego zabiłem. Będzie wam się ono wyświetlało u góry oraz jego liczbę wygranych, rozegranych meczy i win ratio. Coś podobnego, ale na zwykłych gierkach robili ludzie za granicą oraz noli w Polsce, więc serdecznie ich wszystkich zapraszam. Ja po prostu chciałem sprawdzić, czy mit o tym, że tylko i wyłącznie słabi gracze grają takie tryby, jest w ogóle słuszny, co nie? Bo sprawdzimy sobie to mniej więcej po tych statystykach. Wiadomo, że tylko i wyłącznie mniej więcej, bo to też nie jest zawsze miarodajne, czy jak ktoś ma KD, to jest dobry i tak dalej. Ale jakoś to sprawdzić zawsze można, co nie? Jakkolwiek. Dobra, lecimy sobie dalej. Mam pierwszego fraga, pierwszy KD, jeżeli nie był anonimowy nick. Tam się już wyświetliło. Ty, byku. No właśnie. Ty, ale to jest fajny, tak na pompy jakby trochę się gra. Tak z bliska. O, można budować tutaj, dobra, okej. Mam trzy flagi, ty, w ogóle trzy flagi, 90 osób. Pog. Możesz sobie rekord pobije w takich giereczkach. Fajnie by było. Nie, mam nadzieję, że przynajmniej z 10 fragów tutaj walnę, żeby wam jak najwięcej osób pokazać. O Jezu, tutaj jakieś goście już są. Okej, Rifta ma, co za byk. Okej, ty to nie wiem, czy to coś masz. To i w ogóle trapy istnieją, bo tak się nie rozejrzałem, a nic, bo mówię, może nie ma. Au, ja chcę tą kuszę. Halo. Proszę mi dać kuszę. No pozdro, że da się tu trafić. No jak to trafić? Chyba te tryby są po prostu za trudne. No! Przecież to jest taki hardcore. Ja tam nie mogę trafić. Dobra, wyrąbane. Ja sobie reloaduję kuszę i kampimy. Ha, kurde, wystraszyłeś się teraz, nie? Są trapy. Leży. Dobra. Tak może być. Podoba mi się. No! Skąd ja dostaję? Od jakiegoś nieudacznika, bo mnie trafić nie może. O Boże, bo to jest z dwóch teammateów. Ha, ty kurde. Nie wiem, co to przez ścianę, czy to przez ścianę przeleciało, czy jak to działa. Ale zabity. Jak ja się jaram na te trybie, byki. O kurde, a tu budowa nie działa normalnie. Tak w sumie to jest śmieszne, że to też pomaga w tym trybiku. A on się leczy? Jest czym w ogóle? No są bandaże w sumie. No Venom mnie wpuść. Dobra, byk. O, leży, dobra, i mam plecy, tak? A po co tu jest normalna amunicja, bo... No i leży kolejny, co jest gra? 10 fragów, w ogóle dużo wam też pokazuje tych osób. Wiecie, jak tam na przykład jest frag za fragiem, to pewnie wam się trochę to przeciąga. Ja sobie sam ten odcinek zobaczę, bo jestem mega ciekawy, jakie osoby tutaj grają właśnie. No ale dobra, na razie to wiecie, lecę dalej do strefy i wyrąbane. Ty, śmieszny ten trybik w sumie, taki... A dobra, weźmy sobie tego, użyjmy. Taki... Śmiechowy? Ale ciekawy? No nie, wiecie, ja w ogóle nie gram praktycznie takich trybów. Czasami jak jest jakiś, nie wiem, typu burza, to bardzo lubię, nie? Ale takiego trybiku to tak naprawdę bardzo rzadko się spotykam, żebym sam z takie coś zagrał. No i tak... Nie wiem, jak prosi w sumie, bo wiecie, no nie pytam się, Ebyku, grałeś ty ten tryb, nie? No ale wydaje mi się, że nie grają, aczkolwiek zobaczymy jak tu KD o tych osób, bo czasami może ktoś chce się odprężyć, zagrać sobie coś innego i to jest jak najbardziej spoko wtedy, nie? Aczkolwiek te kusze to jakiś hardcore. Przecież ja mu w głowę wpadłem. Marshmallow, ty masz taki łeb duży. Jakim cudem ty żyjesz? Kurde, a tu się teraz... Ta, czekajcie, 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 czekajcie. Teraz trzeba przeładować sobie na spokojnie. Dobra, mamy to. Co ty mi rzucasz za śnieżki, byku? Ty, no co ty robisz? Jezu, no jak tutaj gości w ogóle? Ty, co tu robisz pode mną?
Dobra, leży kolejny, uff. Dobra, super, randzka sprawa. Ładujemy to, bo tu teraz to 15 amu traca tych gości. Nie pytajcie mnie dlaczego, ja nie wiem. Już do mnie strzela? Czy to ci goście się tylko biją? To ten marshmallow jeszcze żyje. Marshmallow zabił, to on ma teraz full keva. Albo ten typek Silted zabił. Ja pierdzielę, hit. Ta gierka to hit. Dobra, leżysz, byku. Ja, ale będę miał wpisywania tych ników. To też jest, kurde, taka monotonna praca. Przecież takie coś to się nie da trafić. Przecież taka odległość, że w ogóle mi typa nie renderuje. Dobra, wyrąbane mam w ciebie, byczku. 12 fragów na jakichś kurzach sobie zrobiłem. No, spoko, spoko, lecimy po kolejne. Lecimy po kolejne. Możesz mnie zostawić. Proszę cię, bardzo ładnie cię proszę. Wow, ale to przyspiesza gierkę ta lotnia. Znaczy na tym trybie oczywiście, nie? Dobra, lecimy. Najłatwiej chyba kogoś na tyrolce zabić. Znaczy wiadomo, że teraz to... Mam nadzieję, że mnie nikt nie zabije. Ale... A są samoloty? Nie, nie może być samolotów, to byłoby zbyt OP w sumie. Ole mnie wystrzeliło. Aha, gościu na jakimś launchpadzie lata jak dzik. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Ty no, byki. Typa, a gosteczek se tu leci. Jaka magia się tu dzieje. Nie wiem jak ty nie dostałeś, byku. I teraz pyk, wlatuje ci na głowę. Pyk. O kurde, ja dostałem damage. Muszę się schować. Lipa, 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 przypał. Czy tu można się jakoś leczyć? O nie, oni się jeszcze go zabili. No i co, teraz przegrałem. Jestem na hita z tej kurczy śmiesznej. Kurde, no przecież to jest takie niefajne. Znaczy fajne, wiecie, bawię się fajnie przy tym, no ale boję się, że dostanę i że się skończy filmik. Halo. Znaczy zawsze mogę iść na drugą gierkę, bo to i tak jest tylko, żeby wam stacje pokazać. Ale no triggeruje mnie ten ziomek, no. Chciałem go zabić. Ty, buduj coś. Dobra, dzięki, królik. Co on robi? On idzie do launchpada? Nie, no on nie umrze po prostu. No nie da się zrobić tak, żeby on umarł. O Boże, tam jest strefa. No dobra, no lecimy, no muszę kogoś spróbować zabić jakoś, może z daleka. Może kurde z jakiejś przyczajki. Zobaczymy. Aha, kosteczek wyżej niech się zbuduje w ogóle, nie? Co za agencik. Dobra, ja nie mam pytań do takich ludzi. Ja uciekam po prostu do strefki. I tyle. A gościu co on robi w ogóle? Patrzcie, to jest headzik. Dobra, może jednak nie. Ten sobie strzelił. Patrzcie. No nie, no przecież to jest takie wolne też. Nie, nie wiem w ogóle co się dzieje z moją głową i dlaczego ja tutaj jestem, ale jestem. I żyję. I gram. Więc let's go. Nie ma tego złego, co by, wiecie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Let's go. Poćwiczę sobie aima na kurzach, nie? Potem na przykład wiecie. Idziecie na zwykły turniej. Idziecie na turniej. I kurde, dostajecie kusza na pierwszej. Bo akurat jest walentynkowy event. I co robicie? Normalnie. Nic. Ale kurde. Jak już zagracie taki tryb, to jesteście bogami kuszy i możecie sobie gości poskładać jak chcecie, nie? I o to chodzi, o to chodzi. Najlepsze jest to, że mam krzak. Krzak plus kurza to już w ogóle będzie 200 IQ. Teraz ten krzak jest mega fajny w ogóle, to mi się mega w nim podoba. Nie wiem, czy on mnie trochę jakoś nie dociążył, że tak niżej latam, no ale to może moje zwidy. Na razie szukam graczy. I gościu tam tylko głowy wychylacajcie. Nie, ja nie ogarniam tego trybu w ogóle. Dla mnie to, co tu się dzieje, to co ci ludzie robią, to jakieś masakryczne. Ty, dobra, chodź tu, byku. A tam kolejny. O yeah! Dostałem kewlarek. Chodź. Strefa nas goni. O, fajnie to zbudowałem na tej grawitacji. Ja nie wiem co tu się dzieje, tu jest za dużo ludzi. To a czemu on mnie tylko bije? On nie wie, że on ma plecy? Gość się na mnie napalił. A to jest piłkara, to jest spocony tryhard, ty.
Patrz, jak zwykła gierka. Okej. Jakie tryhardy tu grają. Nie no, masakra jakaś. Co, chce się leczyć, czy o co tu chodzi? Tu skillofa go zabiłem. No i fajnie, i tak też można, widzicie, kurde, skillofa. Pod kilo Jake'owa się nie podchodzi po prostu i tyle w temacie. Jezu, 14 fragów na takim trybie. To chyba wyjdzie, że jestem jakimś botem, bo gram dobrze takie tryby. Dobra, let's go w takim razie. Ty, no ciekawe, w sumie ta piłkara to kadę mogła być dobre. Nie jestem mega ciekawy. Ja sobie ten odcinek z pewnością obejrzę po prostu, bo... Wiecie, jak macie pomysły na jakieś fajne takie kolejne, to... Nie, do gościu, nie zabijaj mnie, czekaj, czekaj, czekaj. A? Co robimy, byku, bo ja nie wiem. Ja tak się może trochę sturtluję, wiesz? Może troszkę cykam. Ty, tylko 10 osób mi zostało jeszcze. Wygram wam gierkę, to już hit. Nie no, może nie wygram. Heda dostał! No tu można mieć normalnie matsy max. Znaczy matsów max. Matsy max, dobra odmiana, język polski. Pa, wychyl. Aha, ja sobie lot nie rozłożyłem. No dobrze, bo w sumie mnie uratowało to, a nawet nie wiedziałem, że ją rozkładam. Dawaj, dawaj byku, ja ci tu kolapsuję. No nie da się tak trafić, no. Nie da się tak jakby ciężko jest bardzo przejść tą grawitację, ona jest chora po prostu. Masakra to jest jakaś. Dobra, zostało mi 8 osób. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Zobaczymy, co to 8 osób potrafi. Okej, tam mam ziomków. Pa. Jak to było? Dobre. No nie, to już słabe, bo gościa obniżył swój tor lotu. A tu jest jakiś dzik. I leży, kurde, elo. Nie ma z Jacobem, kurde, podjazdu, byku. Pa. O nie. Oni mnie dojrzają. No to jestem martwy. Dobra, jak coś to się sturtluje, jelo. Zawsze mogę ich zabudować i dać im trapy, ty. To jest dobre. Jezu, przecież to jest takie unlucky. Elo, byku. A ty kurde. Dobra. Lecimy dalej. Z kuszami. Dobra, byki. No, dostał. Ja pierdzielę, wy jesteście chorzy na głowę, typy. Na ty leżysz za ka... Co tu trapów jest? Dobra, byku, we, pal gumę. Ja mam to gdzieś. Dobra, ja sobie to muszę przeładować tą kuszę, bo tu przypał jest z tym związany głównie. I łatwiutko. Jo, ty 19 fragów. O co tu chodzi? Ty, jakiś kolejny agent. O nie, uderzył mnie. Nie. Nie wiem, co się dzieje. Może go zabuduję. Czekajcie, trzeba sobie wszystko przeładować. No i kurde, hedzik. I cyk. I już cię nie ma, byku. Dobra, trzy osoby mi zostały. Co ja gram za tryb w ogóle? To jest masakra. Taki odcinek, nie powiem, że nie inny, ale bardzo dużo osób w ogóle staty sprawdza dzięki temu, nie? Patrzcie, 20 fragów, jak wam się każdy pokazuje, no to pog. Pog. Dobra. Ty. Ej. Dobra. Nie wiem, o co chodzi. Ty no, halo. O, widzę typa. Siambyk. No i leży, kurde, kolejny, tak ma być. Dobra. Najlepsze jest to, że w ogóle sprawdzę statystyki praktycznie i tych dobrych, i tych słabych, bo wiecie, bo ja zostałem prawie do samego końca. Nie wiem, gdzie oni są w ogóle ci ludzie. No tutaj to nie mogą stać, bo tu są jakieś trapy. Tam tu coś, ten, kmini chyba. Ja, tu się nawet dobrze nie buduje. Coś do mnie stąd strzelało przecież.
O, patrzcie, jak zabudował cwaniaczek. Jakiś tryhard to jest urodzony. Nie mogę, nie? Koszt będzie tryhardował teraz jakieś 90. Chcesz się tak bawić? No pa, byku. No i co? I co? O kurde, i to. Ten tryhard może być dobry. Znaczy, jak wiecie, ktoś mnie zabije, to też wam go, jego statsy oczywiście pokażę. No nie mogę z tobą przegrać, ty. Oj, dobrze, a on był anonimowy. No nie, a nie, nazywał się Rider Suck. Suk, Suck, nie wiem jak mam go przeczytać. Bo teraz pojawiło się, że on nie obserwuje. Więc to był on chyba. Albo nie, albo ktoś tego obserwował, to nie, to jednak nie pokażę nam stat tego typa. Bo nie wiem, czy to był on. No to lipa. Chyba anonimowego się nie pokazują staty nigdy, nie? Kurde, tu tunel tunnel trap. I wygrywam giereczkę 26 fragów. Czemu mi pokazał, że mam 46 fragów? No to 46 fragów na kuszach, łatwo. Łatwo, czat, co wy na to? Pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja, dzwonkiem. Mam nadzieję, że wam się statystyki graczy podobały i sam odcinek podobał. I do następnego, trzymajcie się, cześć!